Zapraszamy do zabawy w niebo i wodę. Oprócz wolnego miejsca przyda nam się kubek z wodą i rurka, miska, lusterko i latarka. Wiatraczki. Kiedy wieje delikatny wietrzyk, chmurki wędrują po niebie, a wiatraczki obracają się powolutku. Powolutku. O tak. Ale kiedy zaczyna wiać mocniej, obracają się coraz szybciej i szybciej, a potem bardzo kręci im się w głowie. Gul, gul, gul. Gul, gul, gulgać można cicho albo głośno, cienko albo grubo. Można też zagulgać jakąś melodię. Spróbujecie? Deszcz. Kiedy z nieba pada deszcz, to może tylko pokapywać o tak. Kap, kap, kap. Ale może też lać strumieniami. O tak! A potem robią się kałuże, po których możemy człapać, człapu, człap. Czapla i żabki. Czapla to taki ptak z długimi nogami, który bardzo lubi chodzić po płytkiej wodzie. O tak! Umiecie stawiać takie duże kroki? Czapla kręci głową na wszystkie strony, bo rozgląda się za żabami. Kiedy żabki widzą czaplę, to uciekają. Szybciutko, szybciutko skacząc hop, hop! Zajączki. W zajączki najlepiej bawić się wieczorem, kiedy jest ciemno, z mamą albo tatą. Taki zajączek może wędrować po meblach, ścianach, a nawet skakać po suficie. Może wam skoczyć na nos albo brzuszek.